Witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony Robin Skateboard i zapraszam was do Gothica 2 Noc Kruka. Tak moi drodzy, witam was, cwaniaczki moje kochane i w ogóle pochycamy trochę od początku. Mam dla was małą informację. Przed rozpoczęciem nagrywania postanowiłem, że po prostu wykonamy zadanie, czyli po prostu zdobędziemy informację o rudzie, a dopiero później, gdy już będę się wynosił z oto naszej doliny, nawet nie z doliny, tylko z... No tak, górnicza dolina, przecież to jest... Wow, dopiero teraz jakoś skojarzyłem fakt, że to jest przecież górnicza dolina. Okej, mieszam z tym. Zaczynamy oczywiście odcinek. Musimy znaleźć pierwsze miejsce, w którym składowana jest ruda, więc myślę, w którą stronę będzie najszybciej, do którego miejsca... Okej, w którym w ogóle miejscu jesteśmy? Otworzyłem mapę, oczywiście nie spojrzałem. Okej, jesteśmy tutaj, więc najszybciej będziemy mieli do... Domku Kawalorna chyba. W drugą stronę to jest, zupełnie w tamtą stronę, o właśnie. Musimy się teraz jakoś przedostać i stwierdziłem, że dopiero będziemy expić sobie. Zrobię kolejny odcinek, wielkie expienie numer 2. Po prostu będę biegał i lał wszystko tutaj, właśnie w górniczej dolinie. Będę po prostu, zanim wyjdę stąd, po prostu chcę zlać jak najwięcej potworów jeszcze, póki mogę. I po prostu. W pierwszym gotiku jedynce było dobra, a teraz będzie po prostu. Po prostu chcę zdobyć dużo doświadczenia, tak? O to chodzi. Mięso kopacza. W ogóle ile mamy many? Znaczy bardziej mi chodziło o mało mamy many. Ale zaraz naprawimy to. Oczywiście mikstura many i możemy teraz się bawić w maga. Oj, ognista strzała? Nie, lodowa strzała. Tam są zębacze. Kurde, wszędzie są tu zębacze, a one żyją tutaj w grupie, więc będzie ciężej. Na ile hitów były? Na 3. Okej, jeden zabity. O, many się skończyła! Many się skończyła! Nie! Ojej, od początku sobie to... Czekajcie! O, cholera, w takim miejscu zapis nie będzie zbyt dobry. Chwila, może na kupce jakiejś. Kupa 10, kupa 11. Bla, bla, bla. Okej, idealny będzie safe, mówię wam. Okej, zaraz dostanę w plecy. O Jezu, beździ, jaka wiksa! Czekajcie. O nie, a masz zębaczu, umieraj! O, cholera. Dam się ugryźć po raz kolejny. No, gin, dziadu. Ale mnie... No, nie, będzie miał się odskoczyć. Oj, oj, mam mnie zagryzie. Dobra, nie zagryzie, zjechał mi pół HP, ale na szczęście to nie jest jakaś poważna rana. Da się uleczyć tym smażonym mięsem, ale w sumie lepiej miksturę już sobie łyknąć. A co tam? Okej. Okay. Many mamy mało, więc hyc. Większa mikstura i mamy full many. Jupi, dobra, ruszamy przed siebie. Musimy dojść do Hatkika Valorna. No i przy okazji, jak widzicie, trochę pozbędziemy się tutaj tych już tych zębaczy, ta pełzaczy, mistrz ze mnie. Tak, o tam, tam leży martwy strażnik. Kto to może być? Zadacie sobie pytanie, a oto jest Den. Tak, on ma właśnie dużo złota przy sobie i różne jeszcze właśnie takie srebrne i złote rzeczy. Po prostu był, że tak powiem, złodziejaszkiem. Tam są aż 4 zębacze, które ominę, bo nie mam teraz zbytnio sił, żeby się z nim bić. Myślę, że w tym odcinku wielkie ekspienie zrobię to z przyjemnością i się z nimi zmierzę, ale nie teraz, nie traćmy czasu. Musimy dotrzeć do chatki Kawalorna, czym się głos tak łamie dziwnie. Okej, więc musimy iść w tamtą stronę na pewno. O ile dobrze jeszcze pamiętam, mam nadzieję, że moja pamięć mnie zawodzi. O cholera, tu stoi jakiś ork przyczajony, w zwiadowcach pewnie. Ale musimy go jakoś ominąć zręcznie i dostać się do tej chatki. O, ziele lecznicze. Dobra, może oleje nie będę zbierał. Nie, muszę zebrać, ponieważ... Och, choćby to groziło wielkimi lagami, ponieważ ja kocham zbieranie w Gothicu. Pamiętam, że kiedyś w jakimś pięknym... O, cholera, zauważ mnie. Kiedyś w jakimś pięknym poradniku było napisane, że w Gothicu zbieraj wszystko, co tylko można, będzie ci to przydatne, zdobędziesz złoto, bla bla bla. I to było kiedyś, wziąłem sobie to bardzo do serduszka i jak widzicie, do tej pory mi to zostało. Oczywiście, no, mogłem olać totalnie zbieranie. O, jaszczur, nawet topielec. Ojej, jaszczur, co to ma do jaszczura w ogóle? Widać idealnie, że topielec przecież. Dobra, muszę się rozgadać trochę, bo jestem zmęczony. Od razu wam mówię, że nagrywam to, jak jestem trochę padnięty, a obiecałem wam, że będzie mega duża dawka Gothica, więc taki półgodzinny odcinek, mam nadzieję, że wam jakoś wystarczy, ponieważ byłem w Łodzi. Ale nie będę się tu chwalił moim życiem prywatnym, osobistym, zaczekam z tym do mojego vloga któregoś, tak? Nie będę się tutaj chwalił i przechwalał, ponieważ zajmijmy się Gothiciem. Tam na dole mamy kolejne dwie bestie, które warto zbić. Są to topielce oczywiście. Czyli raz, dwa, trzy. Czyli topielce są to jakby osobnymi zwierzętami, nie żyją w takiej grupie jak zębacze, więc możemy oddzielnie zabić. No i znowu na się mana skończyła, więc może załóżmy, zdejmijmy. Tu mamy obóz jakiś, w którym siedzą, jak widzicie, jacyś ludzie. Kto tam siedzi?
Engom i Talbin. Nie znam, znaczy nie kojarzę ich tutaj, żeby siedzieli, cholera. O, jeden już wstał, żeby z nami pogadać. Więc jak tylko podejdziemy, zacznie coś do nas mieć. Więc może zapis będzie odpowiedni. Oni tu siedzą i czegoś pilnują najwyraźniej. Zobaczymy, co do od nas chcą. Mają skórzane zbroje, więc wyglądają jak bandyci. Ani kroku dalej! Dobrze, co chcesz? Nie ma sprawy. Czyżby? No proszę, kolejna zagubiona owieczka, co? Z początku wziąłem cię za jednego z drani polujących w tym rejonie. Ojej, ojej. Widzę jednak, że nie jesteś jednym z nich. Wyglądasz raczej niegroźnie. Dzięki. Jestem majem. Wyglądasz na myśliwego, ale chyba nie wiesz, co zrobić z wolnym czasem. Wyglądasz na myśliwego, ale chyba nie wiesz za bardzo, co zrobić z wolnym czasem. Tak, tu się z tobą zgadzam. Ale cóż mogę zrobić, skoro nie mogę przedostać się przez przełęcz? No coś ty. Czekam więc tutaj i staram się robić to, co umiem najlepiej. Żal mi mojego kolegi Engroma. Nie, dlaczego zbugował się tekst? Podejdź bliżej ognia, ogrzej się trochę. Mimo to wydaje się, że jakoś sobie radzisz. Mimo to wydaje się, że jakoś sobie radzisz. Cóż, nie mogę narzekać. Mimo tych zafajdanych orków, tereny na obrzeżach rzeki należą do stosunkowo bezpiecznych. Wydaje mi się, że nie lubią zbliżać się do wody. No, choć może to tylko z tych okoliczności. Jesteś byłym więźniem zza bariery? Jesteś byłym więźniem zza bariery? To jest ciekawe pytanie w sumie. Nie, nie! Skąd ten pomysł? Przybyłem tu tylko po to, żeby się szybko wzbogacić. Oho. Ktoś z tych okolic powiedział mi, że te ziemie to świetny teren łowiecki. No... Sporo zwierzyny! Jeśli wiesz, co mam na myśli. If you know what I mean. Ostatnio zaś, jedyną rzeczą, o jaką tu naprawdę łatwo, jest możliwość oberwania od orków. Jeśli zapuścisz... Zbyt daleko, a ja jeszcze tak. Pozwoliłem się tym durniom zastraszyć. Ojej, orkom zastraszyć? Znam tych żartownisiów. No ładna pogawędka. Okej, kliknij wróć, tak? Ojej, dlaczego ojej, jest ci coś się stało? Ponieważ ślepo za mną podąża. O nic nawet nie pyta. Przyjaciel. Przez to wpakowaliśmy się w kłopoty. Chciwość, jak widać, nie popłaca. Świetny dubbing ma ten Talbin. Na co ojej, co się stało? Ja nic nie klikam przecież. Co to za pytanie? No przejdź się tylko brzegiem, a szybko się domyślisz. Oczywiście, że to pieca. Niełatwo złapać te bestie, ale za to smakują. O, to tam leży dużo mięsa, to sobie zbierz. Od czasu do czasu natykam się też na ścierwojady, ale nimi też nie pogardzam. Ciekawe, dlaczego okres ścierwojady? Okej, możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Zobaczymy, czy możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu. Nie tak. Rozumiem, nagle ci się spodobały. W porządku, ale nie ma nic za darmo. Fajny darmo. Czego żądasz? Nie masz przypadkiem czegoś do jedzenia? Czegoś innego niż mięso topielca? Tak, ser. Powiedzmy... Tak, ser, oddałbym życie. O cholera, oto twój ser. Czy teraz będziesz mnie uczył? Oto twój ser. Ser oddałeś. Czy teraz będziesz mnie uczył? Naprawdę udało ci się go zdobyć? Od wieków nie jadłem czegoś tak wspaniałego. Dziękuję. A co powiesz na... O tak, jasne. Przypomina mi on jakąś postać z kreskówki, albo z jakiejś bajki, może coś takiego. Możecie mi napisać w komentarzach, jeśli wy kojarzycie ten głos skądś, bo naprawdę bardzo fajny dubbing. A czego możesz mnie nauczyć? A co chcesz wiedzieć? Co chcesz wiedzieć? Usuń serce! Ruch cię stwora! Usuń pazury! W ogóle usuń serce, jaka bania! Nie wiedziałem, że można nawet usuwać serce. O co chodzi w ogóle? O mój Boże, Gotik mnie zaskakuje i to tak dziwnie, bo naprawdę o tym nie wiedziałem. Oh fuck. To ciekawe. Okej, czy ja mogę ich obrabować tak po prostu? Nie obrażam się. Tam na dole jakieś gobliny tańcują. Jakieś te polne bestie sobie hasają. Co się dzieje na dole? Wielka biba. Jeszcze kostków tylko brakuje. Cholera jasna. Okej, kufer. Prawo, lewo. O cholera. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo. No! Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Proszę bardzo, macie kot. Ser, Boże! Przecież, a, to było tak oczywiste, że on gdzieś będzie w pobliżu. Ser, smoła, kiepski tasak i 170 sztuk złota. Wow, tego złota coraz więcej i tak będziemy musieli wszystko na wytrychy pewnie oddać. Okej, kolejna skrzynia. Lewo, prawo, lewo. Oj. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, to była łatwa. Wino, krystaliczna skała, eliksir i 8 złota, czyli mniej troszeczkę niż w tej skrzyni po lewej. Dobrze, Engrom, czy możemy z tobą porozmawiać? Bo wydajesz się trochę smutny mimo wszystko. Co słychać? Jak leci? Fatalnie! Ojej! Co smutno. Jeszcze mogę powiedzieć? Całymi dniami tylko w górę i w dół tej cholernej rzeki! Orkowie po lewej, bandyci po prawej i ciągle tylko to mięso topielców! Trudno to wytrzymać na dłuższą metę! Ojej, no... Taki smutek.
Znałeś się kiedyś na odwrócenie tego miejsca? Zastanawiałeś się kiedyś na odwrócenie tego miejsca? Tak, pewnie. Nie ma problemu. Najpierw przedrę się przez hordy orków, powiem dzień dobry potworom krążącym po całej okolicy, a potem spacerkiem przejdę sobie przez przełęcz. O Boże. To by była niezła sztuczka. Ale ja jakoś się tu przedostałem. Ale ja. Czy chcesz mi powiedzieć, że właśnie przekroczyłeś przełęcz? Ano. Jak widać, tak. Miałeś szczęście. Jeśli o mnie chodzi, to dopóki w okolicy trochę się nie uspokoi, nie zamierzam się w ogóle stąd ruszać. Koziorek. A gdzie polowanie? Jak polowanie jest moją jedyną pociechą. Przydałby się od czasu do czasu jakiś inny cel niż te przeklęte topielce. O, przeklęte topielce. Koniec. Chłopak sfochowany widać dość mocno, za to Talbin nadrabia swoim optymizmem. Okej. Okay. Bestio, chodź, to cię zabiję. A masz. Jeszcze raz. Jej! Olbrzymie szczury, które zjadają jakieś zwłoczki? Czy uda mi się jakoś zeskoczyć na dół? Nie zabijając się przy tym, oczywiście zapis będzie idealny, jeśli by mi coś nie poszło. No to spróbujmy, uwaga, 3, 2, raz. O cholera, ten goblin jaki dziki. Dziki goblin na dole nas czeka. Okej, weź luć. O, bez problemu. Czarny goblin w ogóle dostał w plecy. Yeah. Z mojej kuli. Okej, tutaj szczury po lewej. Coś jedzą. Czy coś tu jeszcze jest? Poza polnymi bestiami, które oczywiście. Znowu jedno z tych przeklętych. Hamuj, mój exp. Do czego on strzela w ogóle? Nie mam pytań. Tyle na ten temat. Oj. O nie! Nie odznaczyłem się strzała, to ciekawe. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Co on tam robi? Jaka wiksa tam się dzieje? Co tam się dzieje? Jakaś. O mój Boże! Nie! On nie może umrzeć! O cholera, chyba właśnie go podpaliłem. Nie, chłopaki, dacie radę, wierzę was. Ale mój exp, debile, no. Jezu! Wszystko popsuli. Czemu strzelam ze strzału? No Jezu, nie chcę go zabić. No nie! Talbin, nie umieraj! Cholera, i go też zabiły. On był nauczycielem dosyć fajnym mimo wszystko, bo mógł nas nauczyć o sercach i tak dalej. I mi skusili całego expa, dziady. Dobra, masz czarny gubinie. Czy on miał coś w sobie fajnego, chociaż tyle pocieszenia po nim? Łuk! Strzały. Chociaż w sumie te serca to jest głupi wydatek. Aha, dobrze, że umarliście. Nie, żartuję. Szkoda mi was, chłopaki. Topór miałeś. Miałeś kusze jakieś i jabłka. O, jabłko. Potem się siły przyda. Wbijanie jabłka się przydadzą. Chwila, czy ty miałeś jeszcze coś? Ty miałeś jakąś broń w ogóle? Czy z lagą latałeś? Nie, chyba już podniosłem dobry. Okej, mniejsza z tym. Tu chłopaki niestety mi ksuli trochę expa i sami umarli. Kostek! Kolejna grube wiksy, imprezy i inne tego typu. W ogóle wiksy, Boże, to słowo się ostatnio gdzieś wzięło, zaplątało w moim języku, ponieważ moi znajomi ostatnio zaczęli coraz częściej używać tego słowa i przeszło na mnie. Oczywiście was to nie zmyli również, bo pewnie wielu z was też kojarzy kolesia Tivolta, który tak często mówi i mi też troszeczkę przez niego się wzięło, ale będę się starał nie kraść mu tekstów, że tak powiem, każdy ma swoje, więc wiksy niech zostaną jego przykrywką, ja będę chycał. Uwaga, chycamy do tamtego cwaniaczka i hyc! Okej, skazaniec, który umarł i miał jabłko, którym idzie brzyda. Ognista strzała, dobra. O matko, co tu się działo? I czemu tutaj nagle zniknęły te szczury? Przecież jeszcze tutaj niedawno były. Okej, tu w ogóle poginęli ludzie. A, tu był goblin, wydawał się trochę inny niż wcześniej. Okej, tu leży kolejny skazaniec, któremu zabieramy jego majątek. Okej, tą polną bestię to w sumie. O cholera, nie trafiłem. No jeja, weź przestań. Twój damage mnie zniechęcił. Okej, kolejne. Czy uda mi się zabić ją normalnie? Dobra, wiadomo, że to jest mocniejszy skill. Muszę w kule ognia zadbać. O, widzicie te szczury. Okej, czy mogę je załatwić czymś słabszym? Serio, muszę. O matko, wszystkie się rzuciły nagle. A, przecież ja mogę 3 razy. Okej. A ten szczur, co tu podszedł? O, cwaniaczek. Się znalazł, muszę chycnąć na górkę i chyć. Okej, szczury nie potrafią skakać, więc mamy o wiele łatwiejsze zadanie. Umieraj. O ty, cwaniaczku, no. Umrzyj. Okej, jeszcze tam jeden szczur został? Wszystkie już? Mięso ze szczurów nie będę zbierał. Nie opłaca się to. Okej, chyba wszystkie. O, tam jeszcze coś chodzi za winklem. Wolna bestia. Dobra, też umrze. To było łatwe. I zawsze trochę doświadczenia ludziska. To jest ważne. Jak nie, najważniejsze aktualnie.
czyli wbijania levela, ponieważ jest słabo niestety, ale spokojnie, wbijemy tutaj jeszcze nie jeden poziom. Tylko muszę się nauczyć u Miltena kuli ognia, ponieważ to będzie mi bardzo przydatne. Chyba, że mi się nie uda u niego tego nauczyć, to będzie gorzej. No jak widzicie, chatka kawalorna tutaj jest. Skórzana torba kawalorna, którą później mu oddamy. To jest też przydatne. Tutaj to łóżko śmieszne, w którym możemy oczywiście spać. Trochę zmieniło się to łóżko mimo wszystko od Gothica 1. Wtedy w Gothicu 1 jest tu zwykły materac. Tutaj widzicie, że takie porządne łóżko. Ewoluuje ta chatka. Okej, chcę się zapisać. Ile już nagrywam i pitole? Jestem zmęczony trochę, ale o, 15 minut koło. Tak mi się wydaje. Okej, kolejny kufer. Lewo, prawo, prawo. O Boże, jakie banalne. Okej, mamy wytrych i parę strzał. Wiadomo, kiedyś Valor mieszka, więc zostawi parę tych strzał. Znowu zaczyna padać deszcz. I jak widzicie tam modeli paladyna, jest to pierwszy paladyn, który pilnuje właśnie rudy. I mu powiemy, znaczy i on nam każe stanąć, coś tam, ale że jesteśmy magami. Stój, w imię Inosa. Jestem Markus, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Więcej czekolady, wybranie, bo jest dobra. Inosa zawsze mówi prawdę. Oho. Wybacz mi, dostojny magu. Nie zdawałem sobie sprawy, z kim rozmawiam. Tak jest. Nic się nie stało. Czy wolno mi wiedzieć, co sprowadza cię w te strony? To jest niesamowite. I właśnie to jest, moi drodzy, mag. Mag panuje praktycznie nad paladynami i rycerzami, ale za to nie słuchają go najemnicy. Praktycznie paladyni są najbardziej, rycerze i tak dalej są najbardziej, i strażnicy najmniej szanowani w grze, ponieważ są pod władami tak jakby magów, którzy są właśnie dostojni w ogóle i są besztani przez wszelakich najemników. Praktycznie bycie magiem, praktycznie bycie najemnikiem jest najbardziej fajne, ponieważ wszystkim można nawrzucać, wszyscy cię i tak nie lubią i co z tego. No i tak, przysyła mnie Garond. Przysyła mnie Garond. A magami jest najfajniej. Chcę dowiedzieć, ile rudy zdołaliście zobaczycie wydobyć. Później. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Myślę. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Mało bardzo. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać. Jak wygląda sytuacja? Jak sytuacja? Wytrzymam, ale licz. Dobra. Markus broni się tutaj. Udało mi się jako jedynemu chyba ze skrzyniami jakoś przeżyć. Skrzynie są schowane tutaj. Takie ładne, świecące. Jest zwój jakiegoś przemiany w chrząszcza czy innego dziada. Dobry niż półtora ręczny, bardzo dobra broń dla wojowników. No i kufer. Lewo, prawo. O Boże, jeszcze banalniejszy od tamtego. No i mamy co trzeba. Możemy się stąd po prostu wynieść. Są 4 błyszczące, piękne skrzynie. Markus ich pilnuje. A my musimy udać się teraz, w które miejsce na mapie, znaczy którą, gdzie będzie najszybciej, najlepiej. Okej, okay. Prosto jak mordę strzeli musimy biec. Oczywiście nie będzie takie łatwe, ponieważ po drodze mamy wielkie górki, pagórki. A cheatów nie używamy, także mamy kawałek drogi. To w tym czasie może będę sobie tak expił i coś nam opowiadał. O, mamy full many, no przecież spaliśmy przed chwilą, więc, znaczy no nie przed taką chwilą, kawałek czasu temu. Okej, tutaj widzę, że jest coś po prawej, tylko oczywiście Beź ma jakieś bugi. Chyba jakaś pozostałość wieży. O, z beczułką, do której można się schować. O, fajnie by było, jakby była chowająca się beczka. Jak to w Gothicu 1 szukałem beczek. I mamy jakiegoś kolejnego kostka na środku drogi. Chyba nie dotarł do domu, nie dane mu było. Ojoj, smuteczek. Dobra, tu będą się dzieli później ludzie. A jacy ludzie, to zobaczycie sami. Mogę wam powiedzieć tylko, że coś związanego ze smokami tu będzie się działo. W ogóle to tu będą się działy takie rzeczy, że wow. O matko boska, co one zabiły? Chrząszcze zabiły... O Boże. Sierwojada. Nawet 3. Holy shit, co się działo tutaj? Niezłe wiksy. O nie, niezła biba była. Biba brzmi fajniej. Znaczy biba brzmi bardziej oryginalnie. Niezła biba była i chrząszcze tu zlały, widzicie? Okej, chrząszcze na 2 hity, to mnie cały czas zastanawia. Jak widzicie, chrząszcze zlały... Okej, grupa 5 chrząszczy zlała 3 sierwojady. Seems legit. Znaczy bynajmniej. O, nie uciekaj, cwaniaczku. Tak dostaniesz. A czy ja mogę na przykład ci z piąski zbić? O nie. Nie chcę mi się teraz zajmować broni. O, umieraj. Mięso wstrząsza daje 10, więc biorę. Zawsze to 50 HP więcej. Okej, czy ja wszystkie chrząszczy? Jeszcze jeden, okej. Chyba wszystkie teraz. No dobra, to możemy ruszać teraz w stronę tamtą, gdzie musimy się udać. Będziemy dużo pewnie biegać teraz i unikać obrażeń jakichkolwiek. Znaczy, by nie zginąć po prostu.
Dobra, więc co? Deszczyk sobie pada, mam nadzieję, że wy widzicie obraz dobrze. Okej, wbijamy się na terytorium orków, dlatego save jest jak najbardziej pożądany. No i biegniemy teraz. Teraz dopiero będzie się działo, moi drodzy. Musimy się przedostać jakoś. Okej, krwiopica, czy zejdzie na hita? O cholera, już mnie coś chce bić. Musimy się przedostać przez tą właśnie bramę, jak widzicie. Gonią mnie orkowie, bynajmniej jeden. O cholera, już drugi. O cholera, oni się tutaj dobrze zabarykadowali. O kurde. O kurde. O nie, zaczęcie w ulicy. Ostrawiksa i Bipson i w ogóle. Okej, wilku, ty tu mnie nie klepnij. Unik. Jezus Maria. Nie wierzę, że jak nam się uda, to będę naprawdę szczęśliwy. Wilku, idź sobie. Okej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, to tylko wilk, zapis. To bla 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 i będzie idealne. O, jestem skupiony na maksa, żeby nie zginąć teraz. I żeby mnie nie zagryzł żaden wilk. A ich jest tutaj trochę dużo. Ja tu jest łatwy exp akurat na tej, po tej części, ponieważ są to same wilki krwiopice, jak widzicie. O cholera, ale mnie ugryzł kolejny. Mam nadzieję, że jakoś dobiegnę. Nie jesteśmy już daleko, na szczęście, ale będą łatwiej przeciwnicy tutaj do pokonania. Same wilki praktycznie i krwiopice, więc to jest darmowy exp. O, tam są jakieś skrzynie, jak widzicie sami. A my biegniemy tutaj. O, im szybciej, tym lepiej. Ho, ho. Cholera, uda nam się jakoś. Byleby nam nie skusuli expa. Okej, zwierzęta na szczęście odpuściły idealnie przed obozem. Uff, jesteśmy na miejscu. Skąd przybywasz? Z zamku. Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Wielki magu, twoja obecność napełnia mnie i moich ludzi odwagą. Z pewnością mógłbyś nam pomóc, gdybyś zechciał użyć mocy, którą obdarzył cię Inos. Bardzo chętnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są, w obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. A tu dziad. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Ten grom co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. No problem. Jak naprawdę chcesz wiedzieć? Są tak przerażeni, że w ogóle nie nadają się do pracy. Zaraz to naprawimy. Załatw jakoś ten problem z zębaczami, albo czekają nas poważne kłopoty. No problem. Zapiszemy się, albo nie, najpierw się uleczymy. A uleczmy się może. Dobra, mikstury i tak są życia mało ważne. Możemy się spokojnie pić i napijać. Możemy przepajać się nimi w każdą stronę. A ja się napiję soku jabłkowego, który sobie przygotowałem przed nagraniem. Pozwólcie chwilkę. Przepuczę trochę gardło, jest okej. Dobra, idziemy zabić tą bestię, która mi tu tak bardzo przeszkadza. Nie pozwala mi spać i w ogóle. O, oczywiście będzie to banalnie proste, ponieważ jesteśmy magami. Oczywiście kula ognia by była idealna teraz, ale no cóż. Mamy tą naszą śmieszną kulkę jakby. Okej, ona powinna być gdzieś tutaj, ta bestia. A dlaczego jej nie ma? Cholercia. Ona pamięta, że gdzieś tu się chowała zawsze. Tam jest jaszczur, czyli nie. Tutaj mamy miksturę, mamy skrzyneczkę, którą oczywiście otworzę ze sobą. A nie, dobra, ona nie była w tym miejscu. W tym miejscu było coś innego. Chyba... Czy ja źle pamiętam? Ojej, ojej. Zaraz dajcie mi chwilę. Pamiętam, że ona jakoś się tu chowała. Chyba, że na tamtym pagórku jeszcze. Na którym z tych dwóch miejsc na pewno, ale czy na... Na tym czy na tym? Teraz będę się zastanawiał. Okej, krwiopica można... Spokojnie pokonamy. Właśnie... Po prostu używając tych kul, zrobimy sobie miejsce, tak jakby. No i teraz zobaczymy. Są zębacze. Są zwykłe zębacze. Albo po pokonaniu ich może wyjdzie po prostu zwykły. Znaczy ten zębacz. O cholera, te wilki są twarde mimo wszystko. O, mana się skończyła naszemu beziowi. Oczywiście mógłbym użyć kuli ognia, ale już mam tą różdżkę wyjętą, więc nie będę ich tutaj. Okej. Wilki wilkami, ale te mamy stado zębaczy do pokonania. Musimy teraz jakoś to rozplanować, byle dobrze. Okej, na pewno przyda mi się trochę many, więc może ekstrat będzie okej.
Przyzwiemy sobie trochę szkieletów. Widziałem, że imiona nawet podawaliście do szkieletów. Były jakieś Dzisiu, Rysiu i Zbysiu, coś takiego. To by mi się wydawało całkiem śmieszne. Ale chyba jednak zostanę przy tym, że to będą szkielety nasze, znaczy to będą nasze kostki i tyle. Ja przyzwałbym sobie na przykład wsparcie grupa. Grupa wsparcia, proszę bardzo, moja banda. Lecimy, chłopaki. Do roboty. Idziemy się bić. Yeah! Ale, a cholera. Jak tu się bez many chce bić? Zapis jeszcze się przyda. Okej. Jeszcze Erek natrzepiemy. No i teraz możemy iść. Ahoj, przygodo! Mamy jeszcze trochę czasu, dlatego spokojnie zajmiemy się tymi cwaniaczkami. Ruszajcie! Na zębacze! No! Ruchy! Szybciej! Chcesz, by mnie zabiło? O Jezu! No dawajcie! Ruszać na te zębacze! No ja, chłopaki! No. Bo mnie już tu gryźć będą chcieć. Dobra, musimy my zacząć chyba. Ahoj! Ruszajcie! No kurwa! Jezu, debile! Bić ich! Ała! Coś mi ugryzło! Bić te szkielety. Znaczy bić te... No Jezu! Gryzie mnie pod dupi! Jezu, przepraszam. Okej. O! Jeden zobacz zajął się wilkiem. Oj, oj. Okej. No widzicie, moje małe szkieletki dają radę. Chyba trzeba właśnie zabić najpierw tą grupę, a dopiero później się zająć matką, że tak powiem. Okej, a ja sprawdzę, czy tam na tym pagórku nie było nic poza tymi trzema cwaniaczkami. O, doświadczenie wskoczyło samo. Potem i tak pewnie zainwestuję punkty w zwyczajny szkielet. Jest krystaliczna skała. Ponieważ te małe szkieletki no są okej, ale jednakowoż nie dorównują zwyczajnemu szkieletowi, który potrafi pokonać normalnie trolla. To jest fajne, naprawdę. Och, moje szkielety już się same wykończyły niestety. Są czasowo bardzo słabo stworzone niestety. Okej. A myślę, że teraz powinna pojawić się matka. Jeśli nie pomyliłem oczywiście miejsca, to ona tam powinna być. Naprawdę, tak mi się wydaje, że ona tam jest. Albo bynajmniej powinna. Tutaj bardzo niedaleko, a ja tutaj jakoś, widzicie, mi się coś zwiksowało i guzik. Nie ma jej. A powinna naprawdę, coś mi się zdaje, że tu być. A dlaczego nie ma jej? Cholera wie. No przecież pogadałem z tamtym, no. I zabiłem jej grupę, że tak powiem. No jak to jest zrobione? Okej, tam są jaszczury. O no mamo, gdzie to jest? No. Tutaj na dole? Nie, ona była w tamtym miejscu. No musi być w tamtym miejscu. A bo ja teraz zrobię jakiś błąd ogromny, okropny i pomyliłem się. Okej, może zejdę tędy. Wydaje się dość bezpieczna droga. No, może nie aż tak bezpieczna, ale... Okej, tam jest wilk. Ale wilki... O cholera, bezi. Żadne. No trochę glebłeś, ale okej. O, tu jest jeszcze jakaś grupka. Czy ja muszę najpierw zabić te mniejsze, a potem zabić tą cwaniarę? Okej. Zębacz na 3 strzały. I jeszcze ten. Okej, na szczęście się potrząsnąć musiał. No i co? No i mamy zabite te zębacze w okolicy, które są praktycznie wszystkie. Ja mi się wydaje, mówię trochę ciszej, bo mi się nie chce tutaj drzeć. O, nie, jeszcze tu jest grupka mała, którą pokonamy oczywiście. Many, oj, mało many. Mi się wydaje, że po pokonaniu wszystkich powinniśmy zyskać już możliwość zabicia królowej. Albo cholera wie, pomyliłem miejsca może. O kurde, nie trafiłem. O kurde, nie trafiłem większą ilością. Okej, mam nadzieję, że ten paladyn umie walczyć, który stoi w obozie. No teraz przyda mi się jego pomoc. I mam nadzieję, że nikt nie zginie. Okej, chodźcie, do roboty. Na szczęście widzicie, mamy dzielną ekipę, której oczywiście... O cholera, sorry. Dobra, ja przytankuję, a wy chłopaki bijcie. Trudno, trochę mniej doświadczenia. Mniej doświadczenia, ale... Oj, oj. Hej, skąd przyszedłeś? Może z zamku? Mhm. A wpadłem tu przez środek, tak przyszedłem z zamku, a co? Tak, przyszedłem z zamku, a co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Oho. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. Czym jesteś przerażony? Spokojnie, dałbyś radę. Co tu właściwie robisz? A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Wilgot, chodź tu, Wilgot, idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo. O Boże. Ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. No nieźle. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fajeta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Okej, już wiem, dlaczego nie było tej... Mój kumpel Olaf ulotnił się. Królowej. Może jemu się udało. Olaf?
Co wiesz o zębaczach? Co wiesz o zębaczach? No i teraz powinna się pojawić. Chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Mamy robotę do wykonania. Zamierzam zapolować na te zębacze. To szaleństwo. Obserwowałem je. To no i właśnie Bilgot bestie. Jest kluczem do naszego no to powiedz questa. Mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. No dawaj. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Okej. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. Spoko. Nie musimy go zabierać, powiedz mi, ale co wiesz. Dzięki temu, wtedy że skłamiemy, dostaniemy. Wiedziałem, że możliwość. Mogę na ciebie liczyć. No to słuchaj, dość długo obserwowałem zębacze. Są bardzo sprytne i jakoś się porozumiewają. Nigdy nie chodzą same, atakują całym stadem. Ale jest coś jeszcze. O właśnie, o to chodzi. Nich jest jakiś inny jaszczur. Jaszczur w ogóle. Pokazuje, ale go widziałem. Nie z jaszczur. Inne zębacze pochylają łby, kiedy przechodzi, ale ciągle go obserwują. Dopóki ten jeden się nie ruszy, reszta też nie. No, królowa. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Widziałem go koło schodów prowadzących do starej wieży. No, mówiłem, że tam powinno to być. Chyba zrozumiałem. Dziękuję. Dziękuję. Pamiętaj, dałeś mi słowo. Piwo, zrozumiałem. Okej. Okay. Dałem mu słowo, ale oczywiście nie musimy go dotrzymać. No, ale lepiej czasami dotrzymać słów danych. Na mnie tak postępuje zawsze w moim normalnym życiu. Ach, prawdy moralne, Robina. Okej, okay, łyknę się esencji many i możemy ruszyć zapolować. Tak jak mówiłem wam, w tamtym miejscu teraz powinna się pojawić bestia. Mimo, że wbijam zębacze wokół, będą mi oczywiście wdzięczni wszyscy kopacze, ale przy okazji właśnie tu powinien być ten niby jaszczur. Tak, taki jaszczur, że to jest przywódca grupy zwykły, który no trochę więcej może przytankować, chociaż jak tyle samo. I on ma w sobie pazury przywódcy stada, które są potrzebne do wykonania zadania, które wzięliśmy z Korinis, a dokładniej... o matko, ile tych zadań tu jest? Sprawa Fernanda, nie? Pazury zębacza, dokładnie. Lutero kazał nam przynieść te pazury, no i oczywiście teraz je mamy, więc mu później je oddamy. Takie ładne rymy mi się kleją. Okej, okay. Więc teraz jak ty masz? Fajet nam powie, ile rudy wydobyli. Słuchajcie tego, jakie fajne rzeczy. Zabiłem przywódcę stada. Dobrze. Pozbawione przywódcy bestie nie są nawet w połowie tak groźne. Nie sądzę, żeby miały nas jeszcze zaatakować. Zapewne. A czekajcie, czy ja zrobiłem zapis przed chwilą? Bo mi się coś wydawało. 20.11. Co? Gdzie ja stoję? Co za... O nie, daleko są. Mi się wydawało, że coś tam była opcja dialogowa, żebyśmy dostali jeszcie więcej expa, ale no już nic. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć test do tej pory? W okolicy, zameldui Garondowi, ale... że udało nam się wydobyć jedynie dwie skrzynie rudy. No, dwie skrzynie mało. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Ojojoj. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. No nieźle. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. Oho. Dobrze. Widzicie, tam chyba myślę, że dostałbym expa za to, że wybijam wszystko wokół. Bynajmniej tak mi się wydaje, ale nie wiem, co tam było do końca, jaka opcja dialogowa. Mamy już dwie informacje i przydałby się już kończyć odcinek. Trzecia jest niedaleko również, bardzo blisko nawet do tego miejsca. To może jeszcze się rozejrzę w tym miejscu i po prostu skończymy. Okej, okay, kufer. Lewo, oj nie. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Oj, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Nie. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tak. No i mamy strzały i złoto, które nam się przyda. Jeszcze przejrzę, zobaczę, co tutaj my mamy. Widzicie, no jest tutaj. O, jest sobie tu. Więc zabiłeś przywódcę stada. Zabrałeś pazury tej bestii? No raczej. Tak. Na pewno są dużo warte. Są tacy, co zbierają takie nawet rzeczy. Nawet wiemy kto. Jeżeli znajdziesz dobrego kupca, to dostaniesz za to niezłą sumkę w złocie. To nieźle. Wiesz, gdzie podział się Diego? Wiesz, gdzie się podział Diego? Diego? To był jeden z kretów Sylwestra, ale się ulotnił. Widziałem go z dwoma rycerzami i jakąś skrzynią niedaleko stąd. Widzisz stąd starą wieżę strażniczą, tak? Idź tam, a potem w stronę zamku. Po prawej stronie jest ścieżka przez skały. Tamtędy właśnie poszli. No widzicie. My wiemy gdzie to, znaczy ja wiem gdzie to jest, wy nie musicie do końca wiedzieć. Dobra, wejdźmy jeszcze do środka. Tutaj sobie pracują, jak widzicie, kopacze.
Raczej nic ciekawego nam nie powie żaden z nich. Poza tym, że jest do dupy, ale jest tu Fed, którym jeszcze zagadano już nic. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Zębacze chyba się wycofały, ale to nic nie oznacza. Jeszcze tu wrócą, a jeśli nie one, to wilki, jaszczury albo orkowie. Prędzej czy później nas dostaną, zabiją i pożrą nasze zwłoki. O matko, ale jesteś optymistyczny, ziom. Dobra, mamy załatwiony praktycznie ten obóz. Możemy oczywiście zabrać tego Boba, czy jak mu tam Bel, Bilgota, Boba w ogóle zajmuje, do zamku. Ale raczej mi się nie widzi. Chwila, czy Bilgot coś ten? Trzymaj obietnicy, właśnie. Pora ruszać, Bilgot. Jestem gotowy. Właśnie wpakowałem się w quest. Oczywiście Bilgot zginie. Możesz trochę szybciej? Daj mi sturę. Fuck! Bilgota, co ja zrobiłem? Czemu ja go ze sobą zabrałem? Byśmy musieli go teraz przeprowadzić przez te hordy zwierząt i innych dziadostw. Dobra, mniejsza. Będziemy się martwić w tym następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. No i guzik, mamy Bilgota na swoim ogonie. Cholera, będzie ciężko, ale nic. Dobra, trzymajcie się ciepło. Mówi Rumi Skateboard, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i liczę, że następny będzie lepszy. Dobra, na razie, cześć.